Witam w krypcie gracza. Przyszła pora na Diablo trójeczkę, która wyszła niedawno na PlayStation 3 i właśnie tą wersją będę się zajmował. Taka mini prezentacja, można powiedzieć, w pierwszym tutaj odcinku. Stworzyłem sobie bowiem bohatera Witch Doctor, którego postać bardzo mnie interesowała. Tak naprawdę wiedziałem, że tutaj specjalizuje się w wzywaniu różnych potworów, summonów. To właśnie moi podopieczni, jakieś tam zombiaczki, którzy walczą u mojego boku, dopóki nie zginą. Bohatera nazwałem sobie Ungulu, bo albowiem pochodzi z jakiejś tam dżungli. Tak jakoś Ungulu mi ma najbardziej pasowało tutaj do tego. New Tristran. To jest miejsce, w którym zaczynamy. Takie małe miasteczko, New Tristram. Pierwszą misję, jaką wykonałem, to tutaj trzeba było dojść do katedry. I mieliśmy ruiny Old Tristram. No a teraz może troszeczkę walki przedstawię. W New Tristram mamy trzy sklepy. Jeden był tam wcześniej, tutaj jest jeszcze sklep, w którym można coś kupić. Ale tu tak naprawdę nie opłaca się nic kupywać, bo lepsze rzeczy po prostu można znaleźć. Powalczmy więc troszeczkę z moimi podopiecznymi pieskami. Witch Doctor to taka postać, która praktycznie nie walczy w ogóle wręcz. Tu trzeba się cały czas trzymać z daleka, bo właśnie to, co on robi, to po prostu coś takiego. I trzeba jak najdalej się trzymać wrogów. Jeśli się zbliżają, trzeba odskakiwać. Nie można dopuszczać, żeby wrogowie praktycznie doszli do ciebie, bo wtedy się to źle kończy. Także po prostu taka bardziej pasywna, bym powiedział, postać, która trzyma się z daleka i atakuje atakami. Tak właśnie z dystansu. No chyba że po prostu tutaj o, te potworki właśnie zajmują się tutaj moimi przeciwnikami. Za każdym razem, kiedy coś tutaj podniosę, chyba ich leczy. Także aż tak ciężko tak nie jest ich tutaj pokonać, tych moich piesków, braci ich. Taka mała prezentacja po prostu gry. Chciałem pokazać, jak to wygląda. Naprawdę gra się świetnie. Tam już gram inną postacią, jaką jest Mniszek. Ale dla prezentacji chciałem tutaj pokazać, jak to wygląda. Tutaj o wezwanie nietoperzy. Też nowa umiejętność, którą odblokowałem niedawno. Trzeba by się coś wziąć, te lekarstwa tutaj. I trochę wyleczyć moich podopiecznych. O, proszę. Tak na razie to zwiedzanie mapki. Może być troszeczkę denerwujące, że właśnie trzeba wszystko tak z ataku. Te ataki tak z dystansu tutaj. Ale idzie się przyzwyczaić. Nawet coś nowego. Coś nowego, nie to ciągle machanie mieczem, napierdzielanie. Zbliżamy się tutaj do cmentarza. Trochę podleczyć tutaj. I overflow. Lewalik. Coś nowego pewnie.
Nie gra się tak źle tym Witch Doktorem. Ale trzeba naprawdę być w bardzo dużym ruchu. Dobrze, że tutaj są ci dwaj podopieczni, bo praktycznie oni całą uwagę na sobie skupiają, a wtedy ja mam czas sobie tam atakować z dystansu tutaj przeciwników. No, lokacja, no to trzeba tutaj też do cmentarza. Więc może udajemy się od razu na cmentarz. Brama na cmentarz otwarta. Tam jeszcze mogą się pobawić, ale tutaj zablokuje tutaj to wejście. Jakieś duchy się pojawiły. No, nietoperze tutaj od razu ściągnęły naszego delikwenta. Droga zamknięta. Tutaj widać, że się świeci wejście. Ale pozwiedzajmy jeszcze troszkę cmentarza, zanim pójdziemy dalej, bo odcinka. Nie będę tutaj zanudzał jakimiś godzinnymi odcinkami. Taka szybciutka prezentacja cmentarza. Tego nie biorę, to się przyda. Jakieś stwory tutaj jeszcze. Przyjemnie się gra tutaj tym Witch Doktorem, także myślałem, że będzie o wiele gorzej. O to bardziej trzeba się właśnie skupiać. Na ucieczce w takim momencie, niż na takim szarżowaniu do przodu i napierdzielaniu mieczem. Także będzie więcej gameplayu, takich bardziej ciekawych miejsc. Po prostu chciałem pokazać, że gram w tą grę i będę prezentował tutaj gameplay. Może i z kimś będę grał, jest tam kilku chętnych, znajomych, także będę prezentował tutaj gameplay bossów. Jak na razie chciałem pokazać, jak to wygląda i do zobaczenia w następnych gameplayach z Diablo 3.